Wyluzuj się. Nowy Green Out Fresh Bump już w sprzedaży. Tylko na dachterapii.pl. I zaczynając od ciebie, bo pięknie. Jesteśmy... uwrażliwiłeś się teraz, to opowiedz też nam o tym ficie Rycha, bo to też bardzo, no jak ja zobaczyłem to zdjęcie... A, ja to widziałem ostatnio, zajebista akcja na maksa. Kurwa, po prostu najpiękniejsze, to jest dla mnie, to jest pierwszy taki mocny znak, że naprawdę jest rap w Polsce już wielopokoleniowy i naprawdę ta najstarsza gwardia mogłaby być ojcami tych najmłodszych, więc... Zdecydowanie. Wiem, że już o tym pisałeś, opowiadałeś, ale opowiedz jeszcze, jak doszło w ogóle do tego fitu. Czy to było takie typowo przez wytwórnie, e-maile, czy coś rozmawiałeś z Rychem? No, prosimy o kulisy. Znaczy, no, sam zalążek tego fitu, no to gdzieś tam pomógł mi przy tym Dawid Szynol, Squad Quality, za co bardzo dziękuję. A już później gdzieś tam to też było wyzwanie dla mnie, pierwszy telefon do Rycha wykonać i gdzieś tam porozmawiać o tym. Jak już ten głos usłyszałem, to jakoś tam dziwnie się poczułem, śmiesznie. A później no gdzieś tam wymieniliśmy się mailami, jakimiś telefonami. W ogóle bardzo pozdrawiam Rycha P, gdziekolwiek tutaj patrzę. Super, też. Fajnie, że się udało. O co ty mnie zapytałeś dokładnie? Kulisy. Nie skupię na moich pytaniach. No nie wiem, co mam ci powiedzieć jeszcze, ale ciekawostkę taką jeszcze powiem bo to ty mówiłeś chyba o Tech Nine, nie? I o tym, o tej demówce i ogólnie. To ja na przykład Rychowi kiedyś z 3 pendrive'y wcisnąłem na koncertach, ale to ja miałem 14 lat wtedy, nie? Mniej więcej tak. I ten, i tak, no i... Ale co? Pracowałeś w X-Comie? Nie, co było na tych pendrive'ach? Kupię pytanie, które trzeba zadać. Tam. W sensie z swoim rapem pendrive. Tam był skrakowany Max Payne 1. Nie, no stary, tam był... Tylko skrakowany. Tam był mój pierwszy numer. Teraz robię jeszcze na trzech pendrive'ach? Ja mam wydzieranego Max Payne'a. Kurwa, każda... Serio? Miałeś każdą zwrotkę na innym pendrive'ie. Zbliżenie! Jest dziara Max Payne'a, dawaj numer. Nie, dawaj, już jest zup! Boka! Zasuty też jest ban. To tylko my, tu nikt nas nie widzi. Zasuty też jest ban. Zasuty nie twoje. Nie twoje. Zasuty? Dobra, zasuty. Nie będzie widać, ale mam. A nie nakleiłeś plastrów? Ja zawsze naklejam. Ty też, nie? Proste, no. A wiadomo, co się będzie działo? Okay. Everything is okay, but not suit. But not suit. A tu nie chodzi o odklejanie, a przyklejanie, a odklejanie. No właśnie. Mamy samych odklejonych w studiu, reasumując, więc... W każdym razie, Szymsior, no jest to piękne, jest to piękne, fajne i powiem szczerze, nie do końca uważam, że twoja grupa docelowa, że tak to korporacyjnie nazwę, odbiorców twojej muzyki, że oni są do końca fanami Rycha P i że ta zagrywka jakoś ci pomoże zwiększyć znacznie sprzedaż. A tu bym polemizował. Ja ale powiem ci... Natomiast to jest... Dobra. Co piękne jest dla mnie, że właśnie to jest pozbawione, nie! To jest pozbawione kalkulacji, bo to jest prawdziwe twoje jakby raperskie takie marzenie do spełnienia. I to jest fajne, że to jest pozbawione jakiejś kalkulacji. Oczywiście, ja tutaj wiesz, nawet się nie zastanawiałem sekundy, jak wpadłem na ten pomysł i dowiedziałem się, że jest taka możliwość, no to jakby... I bardzo miałem dobrze co się zastanawiać, wiesz. Sorry, ale prawda jest taka, że Peja w ogóle tyle lat jest na rynku muzycznym i cały czas sprzedaje płyty i tu jak FNM dzisiaj rozpoczął to spotkanie z nami opowiadając o swoim ciężkim roku w karierze, tak? Kiedy jest spadek popularności, to tutaj mamy akurat przykład artysty, który już dziesiątki lat się utrzymuje, więc słuchajcie, no to jakby tak jak tutaj Szymon powiedział, też również polemizowałabym. Nie, bo chodzi nigdy o to, nie zaszkodzi, nie, tak, bo to nigdy nie zaszkodzi, że przez rap Rycha P i przewinęło się różne grono słuchaczy i tak jak nasze pokolenie, bo tak można chyba powiedzieć, słuchało, kiedy byliśmy młodsi, tak starsze pokolenie od nas słuchało, więc to nie jest tak, że Rychu P ma jednych fanów, dokładnie. Nie? Dokładnie. To jest tak, że po prostu to jest jakaś grupa ludzi, nie? Nie, no choćbym... I to nie jest tak zagraniowa. Ale choćbym miał siedzieć, wiesz, do końca życia słuchać sam tego numeru, to i tak bym to zrobił. I to nie jest tak, że wszyscy... Ja też uważam, że są pewne rzeczy, umówmy się, no... Bober na winur się obraził na hip-hop już któryś raz. A się uczepiłaś go. Nie uczepiłam się, bo mi się numer bardzo podoba. Ale prawda jest taka, że nie wszystko w muzyce robi się dla kalkulacji, no umówmy się. Fakt, że to jest skurwiałe towarzystwo, wszyscy to wiemy, tak? I wiemy, że bywa ciężko między niektórymi, że tak powiem, tak? osobami, no. Tak. Ale to jest ważne, co mówisz, bo to jest niepopularne tam, dzisiaj. Ale jest tam też ten pierwiastek prawdziwy, szczery, bo jednak... Tak.
duża część, myślę, nadal tworzących obecnie raperów i raperek robiła to z zajawy i robi też pewne rzeczy po prostu, bo kocha muzykę, a nie tylko dlatego, żeby się dobrze wszystko klikało i tak dalej. Z czego akurat to wcale nie musi jedno wykluczać drugiego, to żeby było jasne. No. Bardzo ładnie powiedziane. Nie, fajnie, brawo, że... Brawo, to jest, o, ale brawo! Ale to, poczekaj, uwaga, czy trafię? Rap News.